Telewizja w Polsce.pl, magazyn religijny Wierzę w Boga. Wracamy do naszej rozmowy na temat dialogu z religiami niechrześcijańskimi i kongresu, który odbył się właśnie tych religii i religii chrześcijańskich w Kazachstanie. Naszym gościem jest ojciec Wojciech Kluj, religioznawca. Witam serdecznie jeszcze raz, szczęść Boże. Proszę ojca, chciałem w tej części troszkę jeszcze porozmawiać o takim zagadnieniu trochę bardziej ogólnym. Mianowicie, dlaczego Kościół katolicki prowadzi w ogóle dialog z religiami niechrześcijańskimi, właśnie z tymi religiami tradycyjnymi, no skoro wszyscy katolicy my wierzymy, a nawet mamy pewność, że nasza religia jest prawdziwa, prawda? Po co ten dialog prowadzimy? Takie może pytanie trochę prowokacyjne, ale spotykamy się często z takimi pytaniami. No dziękuję, bo to rzeczywiście jest kwestia, do której warto wyjaśnić. Myślę, że tak, tutaj no, skoro mówimy o dialogu międzyreligijnym, to trzeba najpierw krótko wyjaśnić nieporozumienia związane ze słowem dialog i nieporozumienia związane ze słowem religię. Może tak, zacznijmy od religii. To pojęcie właściwie zrodziło się tak współcześnie używane w tym świecie akademickim. Zrodziło się tak właściwie, spopularyzowało się w XIX wieku, gdy doszło do takich różnych no, prób analizy czy porównań. XVIII-XIX wiek, były początki. Oczywiście samo pojęcie jest dawniejsze, bo jest starożytne, ale to wtedy chodziło bardziej o porównaniu tutaj chrześcijaństwa z tymi, nazwijmy, tradycyjnymi, jak wtedy mówiono, pogańskimi religiami. Inne religie nie miały nawet takiego pojęcia w tym znaczeniu naszym, więc oczywiście dzisiaj one używają, ale czy powiedzmy dharma to jest religia, czy to jest prawo, czy powiedzmy tak samo tutaj te prawa, powiedzmy islamskie. Słowo religia zostało jakby wtłoczone, stworzone, żeby porównywać no, pewnego typu no, tutaj odniesienia do świata nadprzyrodzonego. I oczywiście najczęściej to było przełożenie modelu chrześcijańskiego, no bo tutaj najwięcej tych ośrodków było w Europie, więc próba jakby porównania wiary chrześcijańskiej z innymi, na przykład wiara w jednego Boga, czy takie, czy inne formy, tutaj sanktuaria, jakieś kapłaństwo, posługi, coś takiego. No to jest do dzisiaj troszeczkę takie nie do końca szczęśliwe porównanie, bo może podam tylko przykład. No, porównajmy na przykład Pismo Święte z Koranem w takich no, tych porównaniach. To jest nie do końca poprawne, dlatego że teologicznie, dlatego że z naszej perspektywy chrześcijańskiej Słowem Bożym przez duże S jest Jezus Chrystus. Pismo Święte jest Słowem O. Dla muzułmanów Słowem Bożym przez duże S jest Koran. Więc jak chcemy porównać, to by trzeba porównać nie Pismo Święte z Koranem, tylko Chrystusa z Koranem, a to jest zupełnie inny poziom. Jak to porównać? No, nie chcę mnożyć tam przykładów innych. Także to jest kwestia, to jest pierwsze samo w sobie nieprecyzyjne do końca, bo nie da się na różnych poziomach nie da się rozmawiać. Proszę ojca, jeśli mogę. Aha, dialog, dobrze, niech ojciec wytłumaczy. Religia i dialog. Jak należy rozumieć ten dialog z tymi innymi religiami? Tak, więc tak, dialog to słowo właśnie weszło do takiego no, języka teologicznego czy kościelnego, wprowadził je papież Paweł VI, słynna swoja encyklika programowa Ecclesiam Suam o dialogu, z tym, że on jeszcze nie mówił między religiami, to był taki dialog w kościele, to był jego myśl. Potem, nawet gdy powstał ten pierwszy dykasteria, wtedy sekretariat dla niechrześcijan, tam jeszcze nie było w ogóle słowa dialog. Potem zaczęto używać słowa dialog i tutaj był chyba pewien taki trochę no, nieszczęśliwy wybór słowa, dlatego że tak naprawdę mówiąc o dialogu międzyreligijnym chodzi nie o dyskusję, tylko chodzi o wspólne uczenie się bycia razem, rozmawianie tam gdzie to się da, ale o rzeczach takich różnych codziennych. To są podstawowe formy dialogu. Nie dyskusja, kto ma rację, kto nie ma. Ale na przykład powiedzmy, jeśli rodzice, powiedzmy, mieszkają obok siebie, rodzina muzułmańska i chrześcijańska i mają dzieci, no to mogą razem posyłać dzieci do szkoły.
No, w większości przypadków nie ma problemu, ale czasem trzeba mieć pod uwagę, że to jedna czy druga grupa może mieć jakieś swoje święto, czy jakieś swoje zwyczaje. W Ramadanie dzieci na przykład tam nie będą jadły, jeśli są już dorosłe, no dzieci może nie, ale dorosli. Czy dla nas, powiedzmy, no też mamy pewne święta. Więc takie uczenie się, żeby żyć na co dzień wspólnie, no, to tylko mała grupa specjalistów się tym zajmuje, takim naprawdę dialogiem porównań teologicznych. Natomiast większość dialogu to jest po prostu dialog życia. Jeśli jest lekarz katolik i powiedzmy lekarz muzułmanin, oni mogą razem wspólnie leczyć chorego. Czy powiedzmy tak samo wysiłki na rzecz pokoju, czy inne. Więc w tym znaczeniu to jest podstawowe znaczenie dialogu. Oczywiście słowo dialog nam czasem sugeruje dyskusja. To nie, no to jest bardzo mały fragment. Dobrze, tego. Proszę ojca, chciałem zwrócić uwagę jednak na taki element prawdy. No bo to jest istotne. Dla nas, wiemy, w Kościele katolickim jest prawda. Jest nią Jezus Chrystus. Tymczasem od Soboru Watykańskiego II pojawia się taki wątek bardzo mocno, że są jakieś elementy prawdy również w religiach niechrześcijańskich. No na przykład tej soborowej deklaracji o religiach niechrześcijańskich Nostra Aetate. Sobór stwierdza, Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, czyli przez Kościół katolicki, nierzadko jednak odbijają promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. I później jakby kontynuacja i rozwinięcie tego mamy u Jana Pawła II w Redemptoris Homini, gdzie Jan Paweł II mówi o ziarnach prawdy. I teraz jest takie, pojawia się takie zamieszanie. To gdzie jest ta prawda i czy można cząstkę prawdy odnajdywać gdzie indziej? A jeśli tam jest prawda, no to może nie ma znaczenia, jakie religie wyznajemy? Jak to jest? No dobrze, że pan zadał to pytanie, bo to rzeczywiście wraca ta kwestia w wielu dyskusjach. Myślę, że musimy sobie przypomnieć takie ciekawe rzeczy. Prawdą przez duże P jest Jezus Chrystus. Nie jest zbiór jakichś tekstów napisanych. To jest prawda żywa. Oczywiście są pewne jakby prawdy o osobie Chrystusa. Mamy różne dogmaty o tym, że Synem Bożym, bóstwo, człowieczeństwo i tak dalej. Więc to prawda jest, pewną prawdą jest Jezus Chrystus. Osobową pewną prawdą jest Jezus Chrystus. I tutaj to nie ma tutaj wątpliwości. Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. Pełnia objawienia jest właśnie w Nim. Natomiast to, ponieważ to jest prawda osobowa, a więc wymaga pewnego przyjęcia życiem, nie tylko kwestii tutaj jak intelektualnie, to wymaga przyjęcia życiem, czyli na dobrą sprawę to jest pewna czasem herezja czynu. Pojawia się, że ktoś powiedzmy teoretycznie mówi, że przyjmuje, ale żyje, nie żyje jak chrześcijanin. No to tutaj św. Paweł też przestrzegał, że my też nie mamy pewności, jeśli nie będziemy żyli odpowiednio, tak jak Chrystus naucza, nie mamy pewności zbawienia. Więc wracając do pana pytania. Pewne elementy prawdy, na przykład wielkie pragnienie modlitwy, otwarcia na Boga i w tym sensie na przykład w spotkaniach powiedzmy z muzułmanami, może być dla nas taką okazją do przemyślenia na nowo mojej relacji z Chrystusem, na przykład gdy widzę modlących się muzułmanów w piątek publicznie, nie? Albo no, starających się przestrzegać Ramadanu, postu, mimo że to jest no, cały dzień bez jedzenia, bez picia, niekiedy trudno, no to czy moja relacja z Chrystusem jest też taka poważna, że jestem w stanie coś takiego podjąć, czy publicznie właśnie. No więc w tym sensie to są takie bardziej wyzwania, nie tyle jakieś kwestia prawd, ale pewnie przypominania. I to często mówią misjonarze, że spotykają się z na przykład, no, zależy gdzie pracują, w krajach buddyjskich czy muzułmańskich, że muszą przemyśleć swoją wiarę. To pomaga pogłębić wiarę, ta relacja. To nie jest prawie żadne no, tutaj zrelatywizowanie prawdy. Natomiast to jest prawda osobowa, czyli zawierająca nas samych i dlatego tutaj nie chodzi tylko o jakieś porównywanie tekstów. Więc pełnia prawdy
prawdą osobową jest Jezus Chrystus i to nie ulega wątpliwości. Proszę Ojca, ale są takie sytuacje na przykład, że są wspólne modlitwy z tymi religiami niechrześcijańskimi, tymi wielkimi na spotkaniach i odnosi się takie wrażenie, że oni, że jakby ci przedstawiciele no nie modlą się osobno, tylko modlą się razem. Każda z tych religii ma inną koncepcję, prawda, Boga i pojawia się takie niebezpieczeństwo pewnego pomieszania, że to wszystko jedno, czy się modlimy do Boga, który do Jezusa Chrystusa, Boga Ojca, czy właściwie jak to obok nas jest muzułmanin, to on się tam modli jakiegoś swojego Allaha i taki synkretyzm się pojawia. I to właśnie ojciec wspomniał tu o misjach, ojciec sam był na misjach. Przy takim myśleniu to praca misyjna może nie mieć sensu, dlatego że można uznać, że tam jacyś animiści czy inni, prawda, mają jakieś ziarna prawdy, też się modlą czy wierzą w świat nadprzyrodzony, to w ogóle po co ich nawracać na chrześcijaństwo, skoro wszędzie jest prawda? Też dobre pytanie, dziękuję. Właśnie okazuje się, że jest odwrotnie, że to właśnie poprzez misję, to znaczy, można tak dwie sprawy. Dla samego głoszącego to jest wezwanie do nawrócenia najpierw, ale właśnie potem może bardziej obiektywnie głosić to, kim jest dla niego Chrystus. Chrystus też nikomu nie narzucał swojej woli, każdemu proponował i my też nie możemy nic narzucić, ale właśnie przecież no, pytałem się, dlaczego ty tak żyjesz, dlaczego właśnie przykład życia bardziej niż tylko jakieś tam teksty wiary, czy sformułowania, no teksty po prostu. Właśnie życie bardziej przekonuje i to mamy na przykład wiele, że właśnie, że widocznie ty nie tylko tak mówisz, ale tak naprawdę żyjesz, skoro no, na przykład przyjechałeś tak daleko tylko dlatego, nie dla biznesu, nie dla pieniędzy, ale po to, żeby głosić, żeby zakładać wspólnoty. I to, no, tutaj Duch Święty działa w sercach w różny sposób. Do nas należy głoszenie Chrystusa i to raczej każdy rozumie. Natomiast jak zadziała w sercu, to jest tak jakby działanie Ducha Świętego po dwóch stronach. Z jednej strony tutaj wzywa głosiciela, czy kogoś, żeby głosił, a z drugiej strony otwiera serce słuchającego. Ale czy ten synkretyzm religijny, który się pojawia, albo który jest tak odczytywany niesłusznie, czy on nie jakby podcina skrzydeł misjonarzom? Misjonarz musi być bardzo głęboko wierzący, żyć prawdą i o niej mówić. A tu nagle pojawia się gdzieś tam jakieś takie niejasne spotkania w obecności, modlitwy w obecności jakichś bożków i tak dalej. Czy to nie podcina skrzydeł misjonarzom? No to znaczy, to nie wiem w tej chwili o jakim tutaj przykładzie pan mówi, no bo ja też czasem był uczestniczyłem, no muzułmanie się modlą, ja stoję obok, no nie włączam się wprost, ale na przykład gdy kiedyś byłem zaproszony przez rodzinę muzułmańską, no to też sami poprosili, żebym ja się pomodlił przed posiłkiem. No to wiedzą, że ja się pomodlę w sposób taki, zakończy się przez Chrystusa Pana naszego. I to im wcale nie przeszkadzało, nie widzieli, że tak będzie. Więc tutaj na przykład, jeśli chodzi o sekrety, to oczywiście są niebezpieczeństwa, natomiast ja myślę, że tutaj to się bardziej wiąże chyba z kwestią, którą pan mówi, bardziej z kwestią inkulturacji. To jest, no, wiara się zakorzenia w danych kulturach. My też nie mówimy po hebrajsku, ani nawet po grecku. My nie żyjemy tak w sensie ani w rytmu życia, ani w budowli kościelnej, ani świąt, tak jak chrześcijanie w IV, V wieku w Syrii, czy powiedzmy w X, XI w Konstantynopolu. My żyjemy trochę inaczej. Używamy innego języka, mamy też inne, chociaż podniesienia do przyrody, do rytmu życia. My mówimy na przykład o tym, że Boże Narodzenie, światłość przychodzi z wysoka, dzień się wydłuża symbolicznie. No tak, ale w Australii czy na półkuli południowej jest odwrotnie. Boże Narodzenie zaczyna okres skracania się dnia, więc na przykład symbolika już się zupełnie zmienia. Dla nas Wielki Post jest czasem na przykład no, przednówku, kiedyś często się głodowało, było trudno, a no, w południowej części świata są często to jest czas zbiorów, dożynek i innych. Więc też formy praktykowania są inne. Więc w tym sensie, ale to jest trochę inny problem, inkulturacja to chyba bardziej tutaj no, może być związane z kwestią właśnie, z kwestią synkretyzmu, ale to myślę, że jest temat tak szeroki, że w ciągu kilku zdań tego. Tak, no niestety czas nam się skończył. Dla jakby jasności podsumowania,
dialog z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami i wyznają jakieś inne religie, ma na celu jakby zbliżenie się i poznanie tych ludzi, umiejętność wspólnego życia z nim, ale też jakby no przykład życia chrześcijańskiego, być może jakby go przejmą, zainteresują, ale nie w żaden sposób nie chodzi tutaj o rozmycie naszej wiary. Tak można podsumować, chyba ojciec się ze mną zgodzi, oczywiście, naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu za spotkanie. Dziękuję państwu i zapraszam za kilka minut.